Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem za kierownicy dość wyjątkowego samochodu, czyli Renault Arkana. Czemu nazwałem go właśnie w ten sposób i co tak innego się tutaj znalazło? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. I już za chwilę zaczynamy, ale standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby, które szukają może teraz używanego samochodu, mogą w bardzo prosty sposób sprawdzić historię egzemplarza, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Wchodzimy na stronę carvertical.com, pobieramy raport i po kilku sekundach dowiadujemy się, czy ten konkretny model, którym jesteśmy zainteresowani, nie był na przykład kradziony, albo czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu, lub, co często najważniejsze, czy nie jest powypadkowy. Te i wiele innych informacji, jak na przykład zdjęcia z takich uszkodzeń, możecie zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie. I pamiętajcie, że z linka, który macie pod filmem, możecie zrobić to 10% taniej, bo właśnie taką zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Także nie zróbcie tego błędu, aby kupować używany samochód na ślepo. Zróbcie wszystko, co tylko się da, aby sprawdzić jego historię. Bądźcie po prostu czujni. A dzięki raportowi Car Vertical będzie to na pewno łatwiejsze. I przechodzimy sobie do testu. Zacznę od wyjaśnienia, czemu ten samochód nazwałem wyjątkowym. Otóż, teoretycznie jest to kompaktowy crossover. No dzisiaj te klasy się tak pomieszały, że czasami nie wiadomo, co jest czym. Ale poza markami premium, próżno szukać na rynku takiej bryły nadwozia, czyli powiedzmy SUV-a, ale SUV-a coupé. I z ostatniego tygodnia, z mojego doświadczenia tego tygodniowego z tym samochodem, mogę powiedzieć, że bardzo rzuca się w oczy wielu osobom. Wielu znajomych pytało mnie, jak na przykład gdzieś podjechałem pod firmę, co to jest, bo myśleli, że to jest właśnie jeden z przedstawicieli segmentu premium. Bo tak jak na przykład BMW może się kojarzyć z tego typu nadwoziem, to już raczej nie żaden z modeli marek popularnych, jak na przykład Renault. Ciekawy jestem, co sądzicie o tym wyglądzie, o takiej bryle, bo spotkałem się, powiem szczerze, z różnymi opiniami. Powiedzmy, 8 było bardzo pozytywnych, 2 troszkę mniej. Ja muszę powiedzieć, że tak jak za crossoverami nie przepadam z różnych względów, tak linia Renault Arkana pasuje mi bardzo. Bałem się troszeczkę, co oczywiste, że może być problem z miejscem nad głową z tyłu, ale od razu rozwiewam wątpliwości, że tego problemu nie ma. Na nogi miejsca może nie jest jakoś mega dużo, zobaczcie sobie, jak to wygląda, ale jest wygodnie. Przejechałem naprawdę sporo kilometrów i nikt z tyłu nie narzekał na miejsce, jest bardzo ok. No właśnie, może zanim przejdziemy do tego, co pod maską, to powiem, że wybrałem się w sumie po raz kolejny nad morze, tam i z powrotem w jeden dzień, czyli trzasnęliśmy sobie ponad 1000 km w 3 osoby. W sumie jak tak dalej pójdzie, to zamontują mi tachometr, ale to jest bardzo dobry sposób na sprawdzenie samochodu, bo często wychodzą takie rzeczy, których po prostu na jakichś krótszych trasach nie widać. I za sekundkę sobie do tych szczegółów przejdziemy, ale niech tradycji stanie się zadość. Co mamy tutaj pod maską? Wybór, jakiego możecie dokonać, zamawiając Renault Arkana odnośnie tego, co może znaleźć się pod maską, ogromny nie jest, dlatego że może to być silnik benzynowy o mocy 140 koni lub o mocy 160 koni, nie będę wchodził w szczegóły, bo pewnie będą na testach, pogadamy wtedy, lub klasyczna hybryda, nie żaden plug-in, nie żadna miękka hybryda, klasyczna hybryda. Mamy czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra o łącznej mocy 143 koni mechanicznych. To, co na pewno trzeba wiedzieć, to to, czyli mamy tutaj skrzynię automatyczną. Jak to w przypadku Renault, za dużo szczegółów na temat tej skrzyni Wam nie podam, technicznych, bo ciężko tutaj zdobyć te informacje, czym to tak naprawdę jest. W katalogu nazywa się Multimode. Nie jest to klasyczna skrzynia automatyczna, gdzie mamy tam powiedzmy 7-8 biegów. Nie jest to też klasyczna skrzynia bezstopniowa, tak jak macie CVT, czyli coś, co ja uwielbiam. Jest to skrzynia, która stanowi jedną wielką tajemnicę. Czemu? Skupię się na tych walorach użytkowych, bo tak jak powiedziałem, tych technicznych nie za bardzo znam. Ona w jeździe po mieście, w takiej normalnej, spokojnej, jeśli nie ma jakichś dużych przyspieszeń i tak dalej, jest spoko. Ona nie denerwuje jakoś szczególnie, jest na pewno dużo lepsza niż na przykład CVT toyotowska, z którą ja mam bardzo dużo do czynienia. Problem zaczyna się, gdy chcecie pojeździć dynamiczniej lub po prostu pojedziecie w trasę, tak jak zrobiłem to ja. Ten problem na szczęście nie jest wielki. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że ciężko się tej skrzyni nauczyć. Ja jeżdżąc z moim nieszczęsnym CVT, wiem już, jak to zrobić, aby ten silnik mniej wył, aby regulował obroty silnika w miarę tak, jak ja chcę. Po prostu się tej skrzyni nauczyłem, bo jej się jest dość prosto nauczyć. Tutaj ja mam wrażenie, że tu nie ma reguły. Ta skrzynia czasami jedzie sobie, jedzie, powiedzmy, mamy jakieś obroty silnika i nagle dzieje się coś takiego, że wchodzą wysokie, jest głośno.
Być może ja zacząłem tak podejrzewać, że chodzi o to, aby na przykład doładować akumulator, aby tutaj było jak najwięcej prądu, aby ten samochód jeździł jak najwięcej na prądzie, bo to jest to, co trzeba mu przyznać. Ja jeżdżę na co dzień hybrydą CHR-ko i mam wrażenie, bo oczywiście pomiarów nie robiłem, aby to było jakoś miarodajne, ale mam wrażenie, że ten samochód na prądzie jeździ wtedy, kiedy tylko może, jeździ naprawdę dużo. Z czym to się wiąże? Wiąże się chociażby z tym, że jesteście w stanie jeździć po Warszawie, po zakorkowanej Warszawie, w sumie im bardziej zakorkowanej, to dla spalania lepiej, i osiągacie wyniki rzędu 5 litrów. Można zrobić ciut mniej, można ciut więcej, ale to są te rejony, czyli ogólnie mega. Gorzej robi się oczywiście na trasie. Tak jak powiedziałem, zdarzało mi się, że ta skrzynia zachowywała się w taki sposób, którego ja nie jestem w stanie określić, i na pewno to jest coś, czego być może trzeba pojeździć po prostu dłużej, aby się nauczyć. Ale jeśli miałbym porównać do tej nieszczęsnej CVT, na przykład od Toyoty, czy w sumie w większości samochodów, to moim zdaniem ta skrzynia jest lepsza. Tak na co dzień. Odnośnie silnika, 143 konie, w codziennej jeździe również zero problemu, mimo że katalogowo nie ma tutaj szału, bo z suchych danych technicznych przyspieszenie do 100 km na godzinę to 10,8 sekundy. Także bez rewelacji, odczuciowo jest, myślę, że dużo lepiej, pewnie dlatego, że też sobie startujemy na prądzie, tutaj to wszystko jest wspomagane oczywiście przez cały układ hybrydowy, więc wrażenia są dużo lepsze. Tyle, że znowu, nie dotyczy to jazdy na przykład po autostradzie, bo powiedzmy jadąc te 110-120 chcecie sobie przyspieszyć, mocy mi parę razy brakowało. Ale do normalnej jazdy nie bójcie się tego silnika, myślę, że ta jednostka spokojnie wystarczy. Nic tutaj nie zamula, jest naprawdę ok. Wersja hybrydowa od benzynowej różni się też jeszcze jedną rzeczą, czyli bagażnikiem. Mamy tutaj nie 513 litrów, a 480. I plusem tego kufra jest to, że mamy podwójną podłogę, i faktycznie w tym drugim schowku tego miejsca jest dosyć dużo. Minusem jest natomiast oczywiście bryła samochodu, czyli to, że jak zamkniemy bagażnik, to ta szyba jest dość pochylona, czyli na przykład jakieś duże pudła, no tutaj może się pojawić pewien problem z przewożeniem. Ale bagażnik jest ok, niecałe 500 litrów, to już jest fajna wartość. Istotną rzeczą jest oczywiście komfort, z jakim będziemy sobie podróżowali w tym samochodzie. I po tej trasie 1000 km, przypomnę, ciągiem w jeden dzień, to już jest dosyć spory wynik. Muszę powiedzieć, że nie było żadnego problemu z tym, żeby coś nas bolało. Fotele są wygodne, może nie są rewelacyjne, ja bym takich nie określił, ale jeśli przejeżdżam 1000 km i czuję się bardzo dobrze, mogę jechać dalej, to jest to na pewno jakiś wyznacznik. To, co jeszcze trzeba wspomnieć z trasy, to na pewno wyciszenie. Jest dobrze, może nie, że rewelacyjnie, to nie jest też samochód stworzony typowo na trasę, ale jest ok. No i jak to w hybrydach, tak jak spalanie w mieście mamy wręcz rewelacyjne, to na autostradzie przy tych 140 na godzinę podskakuje pod 7,5, nawet może do 8, także tego musicie się spodziewać. Przyjechałem sobie teraz specjalnie na taką nierówną drogę, aby powiedzieć troszeczkę o resorowaniu. Otóż, zawieszenie Renault pewnie wielu z Was czy wielu z nas kojarzy z bardzo miękkim zawieszeniem i to jest też coś, co w pewien sposób tutaj mnie zaskoczyło, ponieważ ten samochód jest bardzo komfortowy, zawieszenie jest nastawione właśnie na ten aspekt, ale jest dosyć sztywne i to jest coś, co na przykład ja bardzo lubię, ale jeśli macie takie myślenie, że to zawieszenie wręcz będzie bujać na nierównościach, to nie będzie. Dla mnie to jest akurat bardzo duży plus, bo ja za czymś takim nie przepadam, chociaż trzeba też oczywiście uczciwie wspomnieć, że ja lubię sztywne zawieszenia, bo przekłada się to na jakość prowadzenia. Tutaj określę prowadzenie tego samochodu jako dość poprawne. To nie jest samochód do latania po zakrętach, oczywiście nie do tego on został stworzony, ale wspominam o tym, ponieważ ta bryła, to słowo coupé i po prostu wygląd tego samochodu, szczególnie tutaj w wersji RS Line, jeszcze nie powiedziałem, że to jest ta wersja, też za chwilkę do tego przejdę, ale na przykład jakiś mały spoilerek gdzieś tam z tyłu, pewne detale mogą sugerować, że to jest jakaś wersja sportowa. Z nazwy być może jest, ale z jazdy już nie. Nie do tego ten samochód został stworzony. Ale właśnie, zatrzymajmy się troszkę we wnętrzu. Na mnie ten model zrobił bardzo dobre wrażenie od pierwszego kontaktu z nim. Bardzo podoba mi się to, że mamy oświetlenie ambiente. Bardzo wygodny, szybki, intuicyjny wyświetlacz. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń oprócz tego, że jest Android Auto, jest Apple CarPlay. Ja korzystam akurat z Android Auto, ale jest po kablu. I na przykład niedawno testowałem Dacia Sandero. No, ten sam koncern, w Daci mamy to bez kabla i działa to tam spoko. Szkoda, że tutaj nadal mamy kabel, ale w sumie ważne, że jest. Ogólnie tu jest bardzo duży postęp, jeśli chodzi o multimedia. Jest naprawdę ok. Mamy nagłośnienie Bose. Ono w katalogu kosztuje jako dodatek 3000 zł,
chociaż tam jest też gwiazdka, że mogą być pewne problemy z dostępnością tego systemu. Powiem tak, nie jest to ten sam Bose, czy taka sama jakość dźwięku jak w mojej ulubionej Mazdzie 3, gdzie tam to gra fantastycznie, ale ja bym dopłacił za ten system. Lubię jeździć tym samochodem i słuchać muzyki, także to jest dla mnie pewien wyznacznik. Jak ktoś nie pamięta, to w Renault oczywiście muzykę obsługujemy w tym miejscu, nie na kierownicy, tylko za kierownicą. Ja już dzisiaj zdecydowanie mówię, nie mam już tutaj żadnych wątpliwości. Jest to mega wygodne. Jak już się przyzwyczajemy, wiemy o co kaman, bardzo fajne rozwiązanie. Materiały. Szczęka Wam nie opadnie, ale są bardzo dobre. Tutaj na pewno pochwała dla Renault. Z takich ergonomicznych rzeczy, bo to jest wszystko ergonomiczne, sterujemy sobie klimatyzacją, tak jak ja najbardziej lubię, czyli mamy pokrętła i wszystkie pokrętła, bo to też różnie się zdarza. Większy nawiew, mniejszy, temperatura, to gdzie dmuchawa ma wiać, także bardzo fajna rzecz. Nie sterujemy tutaj, tylko tutaj, ale to co znalazłem, może to nie jest jakoś istotne, ale na przykład umieszczenie kubków. Zobaczcie, te kubki są tak wsunięte do tyłu, że powiedzmy jadąc, ja chciałbym zrobić coś takiego. Tutaj muszę w ten sposób sięgać, a już po drugi kubek to masakra. Więc to jest bardzo niewygodne. No i troszkę mały podłokietnik, bo tutaj stykacie się łokciem z pasażerem. To z takich rzeczy, które rzuciły mi się w oczy na trasie. Na pewno muszę jednak pochwalić bardzo, i to bardzo, kierownicę. Jedna z najfajniejszych rzeczy w tym samochodzie. Może się będziecie śmiali, może to jest głupie porównanie, ale nie wiem dlaczego. Ja mam, za każdym razem jak wsiadam do tego samochodu i łapię tę kierownicę, to mam skojarzenie z kierownicami AMG z Mercedesów. Oczywiście ona inaczej wygląda, inne mamy przyciski i tak dalej, AMG wiadomo jest fajniejsze, ale ja zdarza mi się jeździć z kierownicą z pakietu AMG i to czucie być może tutaj jest dość podobne. Bardzo fajna kierownica, mega przyjemna na co dzień. I też pewnie dla wielu osób może być ważne, no idzie zima, podgrzewany cały wieniec, więc zdarzyło mi się, już kiedyś mówiłem, spotkać osobę, która nie zamówiła samochodu, bo była podgrzewana tylko tu po bokach, więc podgrzewana jest całość. Uspokajam. To, co też pochwalę w tym samochodzie, to prześwit. Tu jest 198 mm, to jest dosyć dużo i faktycznie do tego, do czego kupujemy ten samochód, czyli pewnie w większości dojazdy po mieście, czyli wszystkie krawężniki, progi zwalniające, jakieś dziury i tak dalej, to jest wartość, która pozwala na nie martwienie się po prostu o to. I to jest na pewno też duża zaleta Renault Arkana. Informacyjnie też, jak ktoś by pytał, mamy tryb B, czyli mamy rekuperację. To jest wersja E-Tech, czy może powinienem powiedzieć E-Tech, ale będę mówił E-Tech. Mamy jeden tryb rekuperacji, czyli nie możemy sobie gdzieś tutaj łopatkami sterować, ale ona działa w ten sposób, jest dość silnie ustawiona, czyli praktycznie można dość mocno wyhamować samochód samym odpuszczeniem gazu. Jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to tego nie polecam. Nie jeździcie z tym, jak macie pasażera, który ma ten problem. Wiem coś o tym, ale jak nie ma tego tematu, to tryb B oczywiście jest fajny w kwestii oszczędzania paliwa i ładowania baterii dodatkowo. No i mamy też trzy tryby, czyli MySense, Sport i Eco. Jakby ktoś pytał, no Eco oczywiście tłumaczyć nie mogę, jest tryb Sport, ale tak sobie pomyślałem, że ten tryb Sport mógłby w sumie się nazywać tak, jak wszystko ma teraz E, czyli mamy E-Tech, ECVT i tak dalej, wszędzie jest E, to ten tryb, mógłby się też nazywać E-Sport, bo on ze Sportem ma mniej więcej tyle samo wspólnego, co E-Sport ze Sportem. Coś tam niby podobnie, ale nie do końca. Więc w tym trybie będziecie mieli po prostu troszeczkę wyższe obroty, samochód będzie troszkę bardziej żwawy, ale tam oczywiście szaleństw żadnych się nie spodziewajcie. Fajniejszym trybem, myślę, jest ten przycisk, czyli EV, który wymusza jazdę na prądzie, czyli właśnie gdzieś tam w korku i tak dalej, możecie sobie tego paliwa oszczędzić jeszcze więcej. Ale dobra, do brzegu. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą Renault Arkana trzeba pochwalić i to bardzo pochwalić. Sprawdźcie sobie podstawową wersję wyposażeniową tego samochodu. Ja za chwilkę przejdę do cen, ale zdecydowanie trzeba nadmienić, że już od podstawowej wersji Zen macie takie rzeczy jak na przykład klimatyzacja automatyczna, dostęp bezkluczykowy i karta z odblokowywaniem drzwi przy zbliżeniu, system rozpoznawania znaków, kamera cofania, co bardzo ważne, przednie reflektory full LED, czyli na przykład 17-calowe felgi aluminiowe. Jak na podstawową wersję, to jest naprawdę bardzo dużo i na pewno wielki plus tutaj dla Renault. Tym bardziej, że co też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, czyli ile to kosztuje. Ceny Renault Arkana za wspomnianą wersję Zen i 140-konny silnik startują od kwoty 113 900 zł. Wersja hybrydowa, ta którą się poruszam,
to wydatek rzędu 121 900 zł, a cennik zamyka wersja RS Line, gdzie w przypadku hybrydy trzeba przygotować 144 900 zł. I biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, czyli to, ile kosztują samochody, myślę, że cennik, co się rzadko zdarza, ale w przypadku Arkany jest jego bardzo dużą zaletą. Bo to po pierwsze, jest świetnie wyceniony samochód na to, co on po prostu sobą oferuje. Po drugie, chyba z 4 osoby powiedziały mi, gdy przekazałem im, ile ten samochód kosztuje, że wygląda na dużo droższy. Ja się też z tym zgadzam. Ja miałem dokładnie takie samo wrażenie, jak zobaczyłem, że to jest RS Line. Dużo takich detali, nie wiem, zobaczcie sobie na pasy, te czerwone wstawki. Tu jest dużo takich gadżetów, czy ten spoiler z tyłu. To wszystko robi wrażenie tego, że ten samochód jest właśnie droższy, niż wynika to z cennika. A dzisiaj raczej jest odwrotnie. Patrzycie sobie na jakieś małe autko segmentu B, wydaje Wam się, że ono kosztuje 60 tysięcy, a jak je w miarę dobrze wyposażycie, to to nie jest 60, tylko 100. I dawno nie zdarzyło mi się, żeby jakiś samochód zaskoczył mnie ceną. Pozytywnie, żeby mnie zaskoczył. No to ważne, może dodam. I dokładnie to zrobiło Renault Arkana. Tak więc podsumowując, od pewnego czasu oceniam też sobie samochody. I biorąc pod uwagę całość i nawet odnosząc to do wszystkich modeli z koncernu Renault, bo w zasadzie jeździłem już chyba wszystkimi. Jeśli chodzi o te samochody wyższe, Arkaną jeździło mi się najlepiej. I w mojej skali, od 0 do 10 oczywiście, ten samochód w pełni zasłużył sobie na notę 8. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Renault Arkana. Napiszcie przede wszystkim Waszą ocenę, bo bardzo ciekawi mnie ta rozbieżność, jaka będzie między moją opinią a Waszą. Ciekawa rzecz jest taka, że ten samochód ciężko porównać z jakimś rywalem. No bo jaki samochód jest rywalem tego modelu? Z premium troszkę bez sensu porównywać. A w markach popularnych takiego nadwozia też dość próżno szukać. Także czekam na Wasze opinie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych testów. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.